a pewnie zakończy się na miejscu trzecim, bo jeszcze Peter Prevc, oto właśnie lider po pierwszej serii. Popatrzmy na ten lot, popatrzmy na ten występ Słoweńca. On nie jest najszybszy na progu, ale on fantastycznie potrafi latać, jak posąg szybuje w powietrzu, brawo! Ależ fantastycznie! Ależ to był lot! Przysiadł nisko, to nie było tak stylowe lądowanie, jak to w wykonaniu Van Emela, ale odległość! Fantastyczne show dzisiaj stworzyli Prevc i Van Emel, ale lepszy okazuje się ten drugi, pierwszy w historii lot na 250 metr. Najdłuższy lot w historii, proszę Państwa, Peter Prevc dzisiaj obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obejmuje prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Piąte zwycięstwo w karierze w Pucharze Świata, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że jest pierwszym w historii zawodnikiem, który wylądował i ustał skok na 1,250 m, ćwierć kilometra w powietrzu. Coś niesamowitego. Fantastyczny występ, a warunki wcale nie były wybitne. 8,2 punktu odjęte od noty Petera Prevca. Strach pomyśleć, co by było, gdyby mu powiało, tak jak, dajmy na to, jego rodakowi Laniszkowi w pierwszej serii. On wylądowałby gdzieś w trybunach, ale i tak ma powody do zadowolenia. Odetchnął teraz głęboko. Fantastyczny sukces Petera Prevca. Popatrzmy jeszcze raz. Nie ma idealnych not. 4 sędziowie 16,5. 1,16. Ale to też nie ma większego znaczenia teraz. Peter Prevc dzisiaj zwycięża w królewskim stylu, osiągając historyczną granicę 250 metrów. Pierwszy w historii zawodnik, który